Dzień dobry, witam serdecznie w mojej kuchni i zapraszam do wspólnego gotowania. Dzisiaj przygotujemy pyszne ciasto Raffaello bez pieczenia. Kokosowy krem z białą czekoladą jest puszysty i bardzo smaczny. Ciasto jest proste do przygotowania i nie wymaga dużo pracy. Składniki do przygotowania ciasta. 500 ml mleka do budyniu, mleko do biszkoptów, 150 g białej czekolady, 150 g miękkiego masła, 100 g drobnych wiórków kokosowych, 2 jajka, 30 g mąki pszennej, 1 proszek budyniowy, waniliowy lub śmietankowy, około 200 g biszkoptów. Ja mam podłużne, mogą być też okrągłe. 2-3 łyżki płatków migdałowych i 3-4 łyżki cukru. Około 2/3 mleka odlewam do garnka i zagotowuję. Do pozostałego mleka dodaję jajka, mąkę i proszek budyniowy. Mieszam na gładką masę. Dodaję 2 czubate łyżki cukru. Ja mam cukier puder, ale może też być zwykły cukier. Taką mieszaninę wlewam do wrzącego mleka i gotuję budyń. Ugotowany budyń przykrywam folią i odstawiam do wystudzenia. Moja forma ma wymiary 18 na 25 cm. Na dnie układam biszkopty, które na chwilę zanurzam w mleku. Odstawiam na razie na bok. Budyń mam już wystudzony. W czasie, kiedy budyń stygł, starłam czekoladę na tarce o grubych oczkach. W czasie tarcia czekolada bardzo się elektryzuje. Żeby tego uniknąć, trzeba tarkę opłukać zimną wodą i ścierać czekoladę na wilgotnej tarce. Najlepiej to robić w dużej misce. Trochę płatków migdałowych bardzo lekko uprażyłam na patelni. Czekoladę podzieliłam na porcje 120 g i 30 g do posypania na wierzchu ciasta. Do miękkiego masła dodaję 1,5 łyżki cukru pudru. Jeżeli lubicie bardziej słodki krem, można dodać więcej cukru. Do masła utartego z cukrem stopniowo dodaję po około 2 łyżki budyniu. I miksuję na gładką masę. Do ubitej masy dodaję około 100 g drobnych wiórków kokosowych. Grubsze wiórki można rozdrobnić na przykład w młynku do kawy. Mieszam łyżką i dodaję około 120 g startej białej czekolady. Po wymieszaniu krem jest już gotowy.
wykładam krem na biszkopty i wyrównuję. Na wierzchu układam połówki biszkoptów zanurzone na chwilę w mleku. Posypuję wierzch ciasta startą czekoladą. I płatkami migdałowymi. Gotowe ciasto wkładam na kilka godzin do lodówki, najlepiej na całą noc. Następnego dnia pyszne kremowe ciasto Raffaello jest gotowe do podania. Tak wygląda gotowe ciasto Raffaello. Bardzo smaczne, delikatne ciasto z dużą ilością kokosowego kremu na pewno bardzo szybko zniknie ze stołu. Serdecznie polecam. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.